Można już składać wnioski o nowe świadczenie, zwane dodatkiem solidarnościowym. Przysługuje ono osobom, które straciły pracę w związku z pandemią COVID-19. O zasiłek można się starać od 1 czerwca. Może być wypłacany maksymalnie przez następne 3 miesiące. Dodatek solidarnościowy to jest nowe świadczenie dla osób, które straciły pracę w związku z epidemią. Przysługuje osobom, z którymi po 15 marca pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem oraz tym osobom, których umowa zawarta na czas określony wygasła po 15 marca. Warunkiem jest jednak to, żeby ta osoba ubiegająca się o dodatek podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez co najmniej 60 dni w roku 2020. Ważne jest również to, by za miesiąc otrzymania dodatku nie mieć żadnego innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wysokość dodatku solidarnościowego to jest 1400 zł. Wypłaca go Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski, i to bardzo ważne, składamy wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Czyli żeby złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy, trzeba zalogować się do PUE ZUS i tam podpisać elektronicznie wniosek. Wnioski można składać do końca sierpnia, ale jeśli ktoś chciałby otrzymać wypłatę już za czerwiec, to musi się pospieszyć i złożyć ten wniosek przez internet do końca czerwca. Świadczenie przysługuje także bezrobotnym, którzy już zarejestrowali się w Urzędzie Pracy. Takie osoby nie będą już otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium na podnoszenie swoich kwalifikacji czy szkolenia.